audycja popularno-naukowa. To jest audycja popularno-naukowa Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Spotykamy się z panem profesorem Andrzejem Chwalbą, historykiem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie doktor. Dobry wieczór państwu. Okazją do tej rozmowy jest wydanie nowej książki pod tytułem Wisła – biografia rzeki. Królowa polskich rzek, jak pan pisze, nie ma konkurencji, od wieków inspiruje artystów, inżynierów, handlowców i wpisuje się w krajobraz, a także bardzo mocno w historię i państwowość. Z jakich powodów Wisła zainspirowała pana, panie profesorze? Była z nami i na dobre i na złe. Sądzę, że niezmierzenie się z fenomenem Wisły to byłoby coś niedobrego. Ona zasługuje na solidną biografię, tym bardziej, że jak pani redaktor wspominała, no ona łączyła różne wątki gospodarcze i historii cywilizacyjnej i politycznej. Politycznej nie byłoby Polski bez Wisły i bez jej dopływów. W tym postanowieniu przyjrzenia się Wiśle na przestrzeni dziejów podejmujemy zadanie analizy wielu zagadnień, w tym przyrodniczych, geograficznych. Tu powiedzmy o zmienności Wisły, jej charakterze biologicznym w różnych epokach. Wisła, tak jak inne rzeki europejskie, bardzo się zmieniała w ciągu wieków. Od momentu, kiedy mamy dokumentację również źródłową, archeologiczną, przyrodniczą, a również historyczną, które na przykład dokumentowały powodzie, wzmożenia, jak kiedyś mówiono, rzeki, czy też gniew rzeki. Wisła mandrowała, Wisła ciągle krążyła, cały czas zmierzała w kierunku Bałtyku, ale w ciągu 11 stuleci ona się skróciła generalnie o ponad 150 kilometrów. Kiedyś miała tylko jedno, to najważniejsze ujście, tą Wisłę Leniwkę, która wpływała do Gdańska, a w tej chwili mamy Wisłę Śmiałą, która wpływa przed Gdańskiem do Wisły, no i mamy przełom. Wykopane ujście Wisły w końcu wieku XIX. Niemcy dokonali tego przekopu. A dam jeszcze przykład bardzo ciekawy odnośnie zmiany koryta. Lat temu 700-800 sam uchodził do Wisły w pobliżu Sandomierza. Aktualnie jest oddalony od tego pierwotnego ujścia aż o 11 kilometrów. Bo Wisła się zmieniała i San się zmieniał. Jak popatrzymy na mapy XII-XIV-XIV-wieczne, które powstały w oparciu o badania archeologiczne, niektóre zamki, grody, które były nad Wisłą w wieku XIII-XIV-XII, one odsunęły się o kilka, nawet kilkanaście kilometrów. Wisła powodowała, że dochodziło do sporów między szlachtą polską. Niektóre spory trwały tam w okolicach Warszawy nawet 450 lat, bo mi jak się okazało, kiedyś granicą między włościami była rzeka, ale rzeka wylewała, znajdowała nowe koryto. Następstwem tego jest to, że jeden właściciel zyskał, drugi stracił. No i teraz sądy musiały podejmować decyzję, jak to ustalić. Kiedy ostatecznie podjęły decyzję po 450 latach, to znowu okazało się, że Wisła płynie jeszcze w innym miejscu i spór rozgorza od początku. Rzeka kapryśna, krótko mówiąc, nieprzewidywalna, buntownicza, tak jak niektórzy mówili, w tym przypomina naród polski, swawolna i trochę anarchizująca. No mówimy trochę jako kobiecie i o tym też pan profesor pisze w książce. I chciałbym przywołać w związku z tym ten smutny aspekt wielkiej wody, czyli powodzie. Obecnie jesteśmy dużo lepiej przygotowani na tego typu katastrofy, ale źródła wskazują na dramatyczne wydarzenia powodziowe w przeszłości. Tak, ale nawet jak wiemy, współczesne zabezpieczenia nie gwarantują nam bezpieczeństwa. Powódź z roku 1997, która nawiedziła miejscowości leżące w pobliżu i nad rzeką Odrą, niemniej również Wisła wtedy pokazała swoje gniewne oblicze, wywołały daleko idące konsekwencje. Niejednokrotnie całe miejscowości znikały pod wodą. Mówimy o kulturze rzecznej, również jest takie pojęcie. Rzeka poprzez swoją użyteczność i przydatność społeczną stanowiła teren posiadający prawa, na przykład te regulacje żeglugi, spływu, cała kultura flisacka, którą wpisano na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO, to też podkreślam, jak również wpisujące się tu inne zawody z Wisłą związane, jak rybacy, młynarze czy szkutnicy. Nie ma życia bez rzeki. Rzeka przez wieki
wskazywała ludziom kierunek. Ludzie nie orientowali się, będąc w puszczach znajdujących się nad rzekami, jak się poruszać, jak trafiać. Natomiast to była taka busola, która mówiła, że płynąc w dół czy w górę rzeki, dotrzemy w to czy w inne miejsce. Oczywiście ryba była korzyścią numer jeden. To jest zrozumiałe. Polska przyjmuje chrześcijaństwo, staje się częścią kultury chrześcijańskiej. Posty, które obowiązywały wówczas mniej więcej 180 dni w roku. Rzecz ciekawa, że karp, który króluje na stołach Wigilii Bożego Narodzenia, był wtedy uważany za bardzo pośrednią rybę. Dla biednych ludzi rybami królującymi był jesiotr, łosoś. Rybołówstwem zajmowali się rybacy, którzy podpisywali umowy z właścicielami nabrzeży czy właścicielami fragmentów rzeki. I przepisy dokładnie, tak mówiła pani redaktor, określały, ilu rybaków w danym miejscu może łowić. Czyli jednak już wtedy dbano o zasoby rybne, również określano sposób łowienia, żeby nie doszło do zniszczenia zasobów rybnych rzeki. Trudno sobie wyobrazić, żebym wszedł do mojego znajomego z kilogramem ryby, nawet zawiniętej bardzo elegancko. To w ogóle o tym nie słyszymy. Wtedy ryba była traktowana jako wyjątkowo cenny podarunek. Młyny, które powstawały i na młynówkach, i na dopływach rzeki, na samej Wiśle, młyny przesądzały o przemyśle i rzemyśle tego czasu. To była energia. Nie było innej energii. Najtańsza, najwięcej można było wytworzyć. Rzemiosło miejskie, poczynając od garbarzy, papiernie, one wszystkie powstawały nad rzekami. Piaskarze, którzy wydobywali z Wisły piasek. Wisła płynąca jednocześnie jest kopalnią piasku. I to piasku wyjątkowo wartościowego. Taka była opinia ówczesnych, można powiedzieć, rzeczoznawców, ekspertów, ale również ludzi. Wyciągano kamienie. Popatrzymy na stare budowle nad Wisłą, w Krakowie, w Toruniu, również w innych miastach Prus królewskich. Zobaczymy, że w fundamentach jest kamień właśnie wiślany. Oczywiście w XIX wieku też jeszcze wiklina, która była uprawiana. Także Wisła dostarczała no, prawie wszystkiego, co ludzie potrzebowali wówczas. Dla mnie Wisła wygląda najpiękniej z perspektywy bulwaru w Kazimierzu Dolnym. Był to niegdyś ważny, pełen spichlerzy, które zachowały się do dziś, ośrodek handlowy. Oczywiście wokół rzeki powstawały miasta, także te historyczne Płock, Kraków, Warszawa, port w Gdańsku, żeby wymienić najważniejsze. I w tym sensie na pewno rzeka kształtowała naszą państwowość terytorialną. Na skutek przejęcia Gdańska, wcześniej ziemi chełmińskiej, Pomorza przez zakon krzyżacki, korona polska nie kontrolowała dolnego biegu Wisły, nie kontrolowała również ujścia Wisły, tam gdzie właśnie powstały wspomniane porty, dodajmy jeszcze do tego Elbląg, Toruń, który był bardzo ważnym portem na granicy właśnie państwa zakonnego i państwa koronnego. Krzyżacy ustanawiali bardzo wysokie granice, bariery celne, bo chcieli na tym handlu rozwijającym się w wieku XIV i na początku wieku XV jak najwięcej zarobić. Ja bym to zrozumiała sprawa, każdy chciałby jak najwięcej tutaj uzyskać, ale to prowadziło do jakby zderzenia czołowego między interesami kupców Królestwa Polskiego, czy szerzej mieszczan, kościoła i szlachty z państwem zakonnym. Doszło do wojny zwanej trzynastoletnią, którą prowadził wybitny król polski, Wielki Książę Litewski, Kazimierz Jagiellończyk. No po 13 latach udało się pokonać ostatecznie zakon krzyżacki. Uzyskaliśmy bardzo szeroki dostęp do morza. Gdańsk, Toruń i Elbląg stały się takimi miastami autonomicznymi o szerokich prawach, które królowie polscy gwarantowali. Dzięki temu zaczęła się rozwijać żegluga. Od drugiej połowy wieku XV korona polska kontroluje cały odcinek rzeki spławnej. Porty mazowieckie, jak Warszawa, były lennami korony. Niemniej książęta mazowieccy w trosce o swoje interesy prowadzili odrębną politykę. Niekiedy dochodziło do kolizji między interesami korony a interesami Mazowsza. I aż do rozbioru Polski korona czerpie fantastyczne korzyści z tytułu handlu międzynarodowego i lokalnego. Wisła staje się najważniejszą, jak niektórzy twierdzą, rzeczną autostradą. Jeśli nawet nie najważniejszą, to autostradą rzeczną, porównywalna właśnie z współczesnymi czteropasmowymi autostradami. Dzięki temu bogacili się wszyscy. Nie tylko szlachta, mieszczanie i duchowieństwo, również bogacili się polscy chłopi. Dopiero wojny XVII wieku ten ład i porządek materialny i politycznie jednocześnie nadwyrężyły,
a faktycznie, jeśli chodzi o miasta nad Wisłą, zniszczyły. Panie profesorze, znaczenie historyczne to między innymi wydarzenia rozgrywające się na Wiśle, na przykład królewskie podróże do Gdańska, handel zagraniczny, Wisła jako miejsce kaźni, bo tu też stosowano wymyślne tortury. Niedawno podczas suszy odkryto zrabowane przez Szwedów skarby. No ta historia jest ogromna, tu można by wymieniać wydarzenia i ciekawostki. Już w XV wieku transport rzeczny okazał się znacznie tańszy od transportu drogowego. Towary wiezione lądem z Krakowa do Gdańska kosztowały w XVI stuleciu trzykrotnie drożej niż towary wiezione Wisłą. Polska w XV, XVI, XVII stuleciu jest potentatem w Europie, jeśli chodzi o nowoczesny, na owy czas, przemysł chemiczny. Słynny potaż, popiół, smoła czy terpentyna, to były te produkty, które sprzedawano z wielkim zyskiem w krajach Europy Zachodniej, a nawet później polscy specjaliści zostali zaproszeni przez władze kolonii brytyjskich w Ameryce. Punkty, gdzie przetwarzano drewno na produkty chemiczne. Oczywiście, tak jak pani rektor wspominała, Wisła to również było zagrożenie, powodzie oczywiście. Wisła była granicą w wypadku konfliktów wojennych i ten konflikt XVII-wieczny, czyli konflikt ze Szwedami, którzy zajęli większość korony polskiej, zniszczyli koronę i Rzeczpospolitą, zniszczyli również Warszawę i łupili nieprawdopodobnie. Kilka lat temu właśnie ta susza, która nawiedziła Polskę i była również widoczna w Warszawie, kiedy wysokość wody sięgała 40, góra 50 centymetrów. W związku z tym to, co Szwedzi przewozili, a co im nie udało się przewieźć, bo prawdopodobnie statek zatonął, między innymi z przedmiotami kamiennymi, to odzyskane w tej chwili jest to prezentowane pięknym Muzeum Warszawy. Panie profesorze, na koniec chciałabym pokazać dwudziestowieczny sposób korzystania z Wisły. Mam na myśli żeglugę pasażerską, wypoczynek na rzece czy rejsy krajoznawcze. Tu bym przywołał oczywiście film Rejs. Tak, no tak, bardzo znany, się o czym wspominam. Kres panowania Wisły jako przewoźnika numer jeden kończy się w drugiej połowie wieku XIX. Powodem przegranej rzeki są koleje. Koleje żelazne. Kolej może wozić ludzi, towary 12 miesięcy. Rzeką pływało się 6-7 miesięcy, no maksimum, ze względów wiadomo jakich. Jak była wysoka woda, też raczej nie pływano, woda powodziowa. Jak była nisko woda, też bano się, że statki osiądą na mieliźnie. Wisła już pod koniec XIX wieku nie odgrywa w handlu prawie żadnej roli i wiek XX to potwierdza. Do dzisiaj Wisła nie odgrywa faktycznie roli tej, która miała kiedyś. 1, może 1,5% towarów poszczególnych dziesięcioleciach XX wieku był przewożony rzeką. Natomiast pojawia się zupełnie nowa funkcja, funkcja rekreacyjna, bowiem wiek XIX, zwłaszcza jego druga połowa, to jest czas zwycięstwa człowieka nad obowiązkami, które czekały go w domu i w pracy, czyli ma prawo do wypoczynku. Rekreacja, sporty, w tym również sporty nad wodą, pływanie, są tego świadectwem. Pamiętajmy o tej kulturze plażowania, ta się tworzy właśnie w połowie XIX wieku, która była podzielona ze względu na płeć. Kobiety miały odrębne plaże razem z dziećmi, żołnierze mieli odrębne plaże i również mężczyźni mieli odrębne plaże. Nawet jeśli małżonkowie przychodzili na rzekę, to kobiety wędrowały na prawo, powiedzmy, a mężczyźni na lewo. Nie można było pływać również obok siebie w wodzie, bo to było nieobyczajne. To była kwestia wstydu, kwestia demoralizacji. Na tym czuwały patrole, można powiedzieć policji miejskiej, rzecznej, która tym się zajmowała. Ale stopniowo te stroje kobiece, a kobiety początkowo wchodziły do wody ubrane od stóp do głów, łącznie z butami, czepki na głowę, pływały w sukniach. W sukniach. To były, powiedziałem, kilogramy, które musiały unosić. Mężczyzn moda traktowała łagodnie. Niemniej dopiero to, co widzimy często na zdjęciach, czyli kobiety opalające się w kurzych strojach, to jest dopiero wiek XX. Wtedy, pod koniec wieku XIX, na rzekach pojawiają się wioślarze, pojawiają się kajakarze, żeglarze. Są organizowane słynne wianki, Noc Świętojańska. Początkowo te kluby wioślarskie były klubami męskimi, ale warszawianki zaprotestowały, prowadziły własne kluby wioślarskie. Powstał taki bardzo znany warszawski klub wioślarski, bo klub to jest nie tylko
sztuka pływania. Klub to jest miejsce spotkania, miejsce organizowania tej przestrzeni. Obserwując to, co się działo na rzece i nad rzeką, możemy podziwiać proces demokratyzowania się społeczeństwa. Społeczeństwo się zmienia, staje się coraz bardziej nowoczesne, otwarte na siebie. Te przedziały znane kiedyś stanowe, później przedziały klasowe, majątkowe, one w wieku XX zanikają. I tak dla osoby zainteresowanej śledzeniem tego zjawiska, to Wisła dużo odsłania, aczkolwiek też ich trochę zasłania, ale nie dla wytrawnego badacza i wszystkich chętnych poznaniem dziejów Wisły z tego miejsca mógłbym zaprosić do kwerendy archiwalno-bibliotecznej. Szanowni Państwo, Wisła to nomen omen temat rzeka. A więcej szczegółów dotyczących symboliki przepraw mostem czy promem, również historię portów, znajdziemy w książce pod tytułem Wisła, biografia rzeki. Moim gościem był autor publikacji, pan profesor Andrzej Chwalba. Serdecznie dziękuję za spotkanie via Radio Kraków. Również dziękuję bardzo, dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu. Słuchaczom życzę wakacyjnych inspiracji związanych z odpoczynkiem rzecznym. Do usłyszenia, Katarzyna Jankowska. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.